Niezmiernie cieszę się, że zechcieliście Państwo przybyć na tę ważną uroczystość i dzielić z nami radość z nadania nazwy Niezapominajka. Dzisiejsze spotkanie jest bardzo sympatycznym etapem kończącym pracę nad nadaniem imienia naszemu przedszkolu. Nazwa Niezapominajka tworzy specyficzny wizerunek placówki, podkreśla jego autonomię, wyróżnia ją wśród innych, sprawia, że utożsamiani będziemy z czymś radosnym, ciepłym i miłym. Niezapominajka stale ma nam przypominać o ochronie i zachowaniu bogatej różnorodności biologicznej i dziedzictwa narodowego. Te błękitne kwiatki z nadruczajów i z wiejskich bukiecików przywodzą mnie jedno miłe wspomnienie, za dumem i tęsknotę za domem rodzinnym, za kimś bliskim sercu. Pragniemy, aby dzieci wzrastały we wzajemnej serdeczności i miłości, a w życiu kierowały się takimi wartościami jak dobro, prawda, piękno, pamięć o najbliższych. Niech Niezapominajka kojarzy się dzieciom z przedszkolem i najpiękniejszymi dziecięcymi latami. Jak nam piszą stare bajki, Polacy kochają Niezapominajki. Jesteśmy częścią Europy, dorzućmy więc do wspólnego bukietu angielskich hiacyntów, holenderskich tulipanów i francuskich narcyzów garść naszych polskich Niezapominajek. Jest to bardzo ważny dzień dla przedszkola numer 2, ponieważ w tym dniu uchwałą Rady Miasta została nadana nazwa przedszkola Niezapominajka. Oczywiście inicjatywa i wniosek należy do dyrektora przedszkola. Po konsultacji z Radą Rodziców taki wniosek do Rady Miasta wpłynął. Ten wniosek z wielką satysfakcją dzisiaj wypełniamy i realizujemy. Zaczęliśmy od przedszkola numer 3. Ponieważ tam najwcześniej nastąpiła modernizacja i remont tego obiektu. Potem było przedszkole numer 1, jest przedszkole numer 2. Każdego roku wiele środków, wiele naszego wysiłku kierujemy do szkół, do przedszkoli po to, żeby modernizować te obiekty, poprawiać, żeby warunki dla naszych pociech, wnuczków każdego roku zmieniały się na korzyść i były lepsze niż roku poprzedniego. Chcę z wielką satysfakcją również w dniu dzisiejszym poinformować, że oprócz tych wszystkich modernizacji i remontów w tym roku, w miesiącu lipcu rozpoczniemy budowę żłobka w Rawie Mazowieckiej na 74 miejsca. Tą budowę zakończymy 15 lipca w przyszłym roku, tak żeby od 1 września oprócz szkół i przedszkoli w Rawie Mazowieckiej funkcjonował również żłobek z prawdziwego zdarzenia, z przychodnią lekarską, specjalistyczną przychodnią lekarską dla właśnie przedszkolaków i młodzieży szkolnej.